Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja charytatywna, która od wielu lat niesie pomoc najbardziej potrzebującym. Tegoroczna zbiórka po raz kolejny została zorganizowana we wsi Przedmość, która od wielu lat włącza się w szlachetne pomaganie. W tym roku organizujemy my jako Sołtys i Rada Sołecka razem z naszymi strażakami. Ta pomoc jest potrzebna, tak? A tym bardziej, że idą święta, także to jest naprawdę bardzo piękna akcja, a zbieramy wszystko tak naprawdę, bo jest i lodówka, i odzież potrzebna, i środki czystości, i środki żywności, i przybory szkolne, także jest tego dużo. Wiele jest także osób chętnych do niesienia pomocy. Wśród nich są druhowie z miejscowego OSP, dla których pomaganie drugiemu człowiekowi jest ogromnym przywilejem. Zapoczątkował to z tego, co właśnie pamiętam, nasz były już prezes, który głównie się w to angażował. No i wciągnął niejako w to strażaków i jak gdyby samo przez się. Straż to jakby synonim pomocy, także tutaj jakby nie ma w ogóle mowy, żebyśmy odmówili. W tym roku mieszkańcy pomagają rodzinie z powiatu wieluńskiego, pani Krystynie i jej synowi Pawłowi, którzy potrzebują nowej lodówki oraz żywności, odzieży i środków czystości. Jest lista rzeczy, które najbardziej się przydadzą rodzinie, którą w tym roku wspieramy, i mogą zadecydować, czy chcą pomóc w sposób kupna czegoś, czy po prostu jakąś żywność, czy może jakaś odzież. Cokolwiek, co mają i mają życzenie, mogą przynieść tutaj do świetlicy. Dary można składać także w miejscowym sklepie, który również włączył się do akcji. Mamy duży karton, można zostawiać jakąś część zakupów u nas. Pomagamy. Proponujemy, pokazujemy, gdzie można coś wrzucić dla biednych ludzi. No, nie pierwszy raz coś takiego właśnie robimy. Przede wszystkim lubimy pomagać, tak? No myślę, że to jest bardzo piękna sprawa. Wszelkie dary można składać zarówno w sklepie, jak i w świetlicy wiejskiej do czwartku 10 grudnia. Serdecznie zapraszamy.